Cześć. Cześć. Tu Marlena. I Agata. Słuchacie właśnie premierowego odcinka naszego podcastingu. Jak będę duża, będę aktorką. Słuchajcie i podawajcie dalej. Miłego odsłuchu. Jako dziecko marzyła o zawodzie oceanografa płetwonurka. I chciała na czworakach przyglądać się faunie i florze na dnie oceanu. I to jest początek waszego podcastu, tak? Tak, tak. Ej, to bardzo dobrze. Czyli od dzieciństwa. Czyli ja mam teraz 72 lata, to ile mamy godzin na to nagranie? Nie wierzę, że to powiem. No. Siedzi pani przed nami. Anna Dymna, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, że powiedziałaś, bo są tacy, co... Jezus, to pani jeszcze żyje, więc ja żyję, tutaj jeszcze jestem i to jestem ja. I o dzieciństwie najbardziej lubię opowiadać, dlatego że jak człowiek tak po 50 już zaczyna, już właściwie po 30 się przypomina pewne smaki dzieciństwa, po 40 już się przypomina fakty, po 50 jak ci słabo, to myślisz o dzieciństwie. Mhm. A ja miałam cudowne dzieciństwo. Nie było pieniędzy, nie było czekolady, nie było nic, po prostu wszystko się robiło własnymi rękami. Dwa druciki, szmatka i miałaś zabawkę. Tata wszystko umiał zrobić. Cudowne miałam dzieciństwo, namioty. Zawsze w sobotę jeszcze się chodziło wtedy do szkoły. A od małegośmy tak jeździli. Był motor z przyczepką, brat ze mną był w pace, jak byliśmy mali, i dookoła Polski na motorze. Mama na siodełku, namiot z Unry, takie były takie paczki amerykańskie. I to było moje dzieciństwo bardzo wczesne. Potem się jeszcze jeden brat urodził, nie? To w trójkęśmy się mieścili w tej przyczepce. Ale potem tata kupił samochód z 50 roku Fiata, był piękny, czerwony, miał takie błotniki, takie coś. I znaczy mówię o tym, bo myśmy zawsze jeździli na Dunajec albo na Drabę z namiotami w sobotę i z soboty na niedzielę się spało w tym namiocie. Jadło się to, co się znalazło w lesie, co się złowiło w rzece i myśmy byli takie dzikie dzieci. Mama fantastycznie gotowała, jak miała dwa jajka i trochę mąki, to robiła bankiety. Po prostu nauczyła mnie wszystkiego robić. I myśmy byli tacy, jak wchodziliśmy do lasu, to wychodziliśmy na jedzenie. Wiedzieliśmy, co jest kwaśne, co jest trujące, co wolno jeść, jaki grzyb. Do tej pory żyliśmy tak, że w taki sposób, że ja się cieszyłam, że ja jestem. Że wszystkiego można było dotknąć. Nikt ci nie mówił, nie ruszaj, to brzydkie, to nic takiego. Ja byłam tak uczona właśnie, że zobacz, jakie śliczne. Popatrz, jaki pająk piękny idzie. Do tej pory kocham pająki, bo są piękne. I nie mogę zrozumieć, dlaczego to jest takie brzydkie. Tak, że mnie użarł kiedyś tak, że trzeba było zdjęcia odwołać. Ale no, widocznie musiałam na nim się położyć w nocy. Ale tak i mówię o tym, że na przykład ocean... Znaczy ja chciałam być takim oceanografem. Nie wiem, jak to się nazywało. Bo mi się wydawało, że najpiękniejszy świat to jest pod wodą. I widziałam kiedyś na zdjęciu, że tam na tych dnach, to tam są takie różne cuda, co to ich nie ma tu na ziemi. I że ja będę taki miała zawód, że będę chodziła na czworakach po dnach oceanów, zbierała muszelki, dotykała tych wszystkich żyjątek i że to będzie moja praca. A się wtedy już nauczyłam pływać. No, bardzo szybko się nauczyłam pływać, ponieważ kiedyś ja się z chłopakami wychowywałam, to mnie zrzucili z materaca, jak byłam malutka, wrzucili mnie do Dunajca i ja pod wodę. I od razu się nauczyłam nurkować i okropnie mi się to podobało. I od razu pływać też. Tak, od razu. Jak kotek taki. Koty też dobrze pływają. Tak. Ja raz rzuciłam kota mojego, od razu pływał. Ja tak samo. I ja uwielbiam pływać, szczególnie teraz, jak jestem już stara, bo w wodzie jestem lekka. Jak piórko. Na dodatek jest tak, że żebym chciała się utopić, to się nie utopię. Bo ja na przykład jak płynę długo, nie, to się kładę i sobie śpię. No tak. No. Bardzo to relaksuje. Tak, no właśnie. No także... a pani Aniu, i właśnie jak to się stało, że marzyła pani o tym oceanie, a wypłynęła pani na te głębokie wody, ale aktorstwa? Jak to wiem, że wy chcecie o tym rozmawiać, a to jest tak, jak to się stało? No nie ma chyba w życiu, to się nie stało samo, tylko... Ja nie mogłam pracować pod wodą, już wiedziałam, bo ja byłam chora przez wiele lat. Nikt nie wiedział, co to jest.
A to był gronkowiec złocisty, którego mi wycięli dopiero przez przypadek z tkanką taką, jak już byłam na pierwszym roku w szkole. Ja miałam ciągłe stany zapalne, zatok, jak czy raczyce, jakieś coś okropne. Nie było wtedy pieniędzy na jakieś dobre antybiotyki. Ja byłam, no miałam chorobę poantybiotykową, strasznie byłam chora. Wiedziałam, że no nie mogę takiego zawodu uprawiać. Poza tym to chyba były tylko takie marzenia dziecka. Jak byłam dzieckiem, to chciałam być naprawdę właśnie pod wodą pracować albo być babcią klozetową, jak byłam malutka. A to się te marzenia spełniły. W ekscentrykach się zagrała. Dokładnie zagrała pani. Dlatego, bo poznałam na Wawelu taką babcię klozetową i ona miała tak cudowne kotki, takie w koszyczku. I zawsze jak się do niej przychodziło siusiuć, to mówię tak, kanapeczkę z serkiem zje? Ja mówię, siku chcę, to po sikaniu i pogłaszczę kotka. I taka była pani. I ja chcę się, jak będę duża, to będę taką babcią. Ale potem tak naprawdę to wszystko się zaczęło stąd, że w mojej kamienicy, piętro pod nami, na pierwszym piętrze, myśmy mieszkali na drugim, ta kamienica nadal stoi tu w Krakowie, przy Nowowiejskiej, mieszkał pan Jan Niewiński, aktor z Bagateli, miał żonę malarkę Irenę Mścichowską-Niewińską i oni mieli tam taki jeden pokój pod nami. I musieli znosić nasze harce na górze, bo myśmy byli dzikie dzieci, bawiliśmy się w dzikie zwierzęta. A chłopaków pełno było, bo to moi bracia i koledzy ich, to było 7 chłopaków i ja przez jakiś długi czas. I myśmy po drzewach tam łazili i tak dalej. A pan Jan Niewiński prowadził taki koci teatr przy Poczcie Głównej w Krakowie, w Klubie Łączności. I do tego klubu należała tak, wtedy jak ja byłam mała, Ania Polony, Górska, która znacie na pewno, tak. Ola Górska, Ewa Wawrzoń, Ryszard Filipski, potem ze mną to tam chodził Janek Frycz, Mietek Grąbka, my się wszyscy znamy stamtąd. I ja byłam dzikie dziecko, ja strasznie byłam wstydliwa i w ogóle jak mama mówiła Małgosiu do mnie mówiła, idź do sklepu po cukier, bo już byłam taka, że mogłam sama chodzić, miałam już tam, nie wiem, 7-8 lat, to ja parę razy stałam w kolejce, bo się bałam powiedzieć publicznie, proszę kilo cukru. I ja byłam chorobliwie wstydliwa, ale na podwórku i taki małpi gaj tam był, gdzie teraz Biprostal stoi, to ja najlepiej chodziłam po drzewach, bawiłam się w Indian, na odległość, jakże były na plucie na odległość, wygrywałam. I takie różne, byłam naprawdę dzielna dziewczynka, ale byłam strasznie wstydliwa. I ja pamiętam jako dziecko, to myśmy byli na drugim piętrze na balkonie, takie były zewnętrzne balkony, a na pierwszym piętrze pan Jan Niewiński tam coś recytowali, żyłem z wami, cierpiałem, płakałem z wami, to był mój pierwszy kontakt ze sztuką. I pan Niewiński pewnego dnia nas obserwował, no i zauważył, że taka dziewczynka biega tak fajnie po drzewach, ślimaki zbiera i takie różne rzeczy tam robiliśmy. No i zapytał się moich rodziców, czy ja bym nie mogła na przykład chodzić do takiego teatrzyku, bo taka fajna dziewczynka biega taka i taki głos ma fajny i w ogóle. I ja zaczęłam tam chodzić na próby, były we wtorki, w piątki i to był taki cudowny teatr dla dzieci, improwizacji. Tam myśmy grali Szekspira, tam dzieci, co nie umiały czytać, grały w Śnie nocy letniej. I tam w ogóle cudowny, Mirandolinę Goldoniego. Ale pierwszą rolę zagrała Marysię Sierotkę. I myśmy tam improwizowali, myśmy tam... Pan Niewiński był niezwykłą osobowością, mitomanem. To, co on opowiadał, do tej pory pamiętam te niezwykłe historie, jak analizował wiersze. Ja w ogóle nie rozumiałam niektórych. A pamiętam Kolczyki Izoldy mówiłam. To opowiadał tysiące historii. I potem się tak stało, że on się stał takim moim takim ojcem duchowym, takim gdzieś tam. Tata był inżynier lotnik, konkret i tak dalej, żadnych artystów w rodzinie w ogóle. I ten pan, jak potem byłam trochę starsza, to na przykład podrzucał mi gazety, które mam przeczytać, artykuły w polityce, tam w jakimś życiu literackim, podkreślał mi, tłumaczył mi, co znaczy, jakie słowo. No i takie, no miałam takie dziwne coś. Umiałam tysiące wierszy i nigdy w życiu nie chciałam być aktorką wtedy. Jak tak już zbliżało się do matury, ja wtedy byłam bardzo chora na mononukleozę i była połowa chudsza. Byłam w ogóle... Także, że w ogóle wtedy w strasznym byłam stanie i przestałam chodzić do tego zespołu, no bo było wiadomo i złożyłam papiery na psychologię na UJ. Ja chciałam być psychologiem,
I nie wiem czemu, wymyśliłam sobie, że będę psychologia kliniczna. Dokładnie nie wiedziałam, co to znaczy, ale że tak. I że będę pracować albo w domach dziecka, i w domu dziecka, i w więzieniu. Tak chciałam pracować. Żeby pomagać takim ludziom, co to są tacy... Nie wiem, skąd by się to wzięło, ale to się wzięło stąd, że takich rodziców miałam. Mamę taką miała. Że ona się nad każdym pochylała. Leżał ktoś na ulicy, jakiś pijok, to ona, proszę pana, panu coś może potrzeba, bo pan tak zmarznie tutaj. To czasem się odwijał, dawał jej w łeb. Ale ona taka była, że każdy człowiek jest dobry i że każdemu trzeba pomóc, bo niektórzy się tylko zagubili. No takie miałam wzorce. Ja chciałam iść na psychologię, bo mnie interesowali, zawsze mnie interesowali ludzie. Ja tak się patrzyłam na nich, jacy są, co w nich jest. I tak sobie jeszcze chciałam sprawdzić, czy ta moja mama to ma rację, że tak każdy taki dobry, jak przecież kradną, mordują, gwałcą, to jacy oni dobrzy. No ale dużo miała racji. No i ja przestałam wtedy w ogóle chodzić do tego zespołu i pan Niwiński kiedyś mnie zaczepił na korytarzu. Ja musiałam zawsze koło jego drzwi przechodzić. Złapał mnie za włosy, powiedział, gdzie ty zdajesz? Gdzie? Na psychologię? To po to tyle cię tutaj uczyłem? Wierszyków, żeby iść na psychologię. A ja miałam, to było coś takiego, że myśmy w konkursach recytatorskich brali udział różnych. Ja tego nawet nie pamiętam, bo to nie było takie istotne, ale to dla mnie było jak łażenie po drzewach. No po prostu to była taka pasja, taka radość, takie coś, ale żeby tak codziennie na zawołanie i żeby ludzie na mnie patrzyli, to sobie myślę, wszystko tylko nie to. I tak płakać, bo brzuch cię boli, a ty masz się śmiać na przykład i podskakiwać, sobie myślę, nie, wszystko tylko nie to. Zresztą mnie nigdy nie ciągnęło, bo byłam za bardzo taka wstydliwa, nie zbierałam tych zdjęć z aktorami, ani autografów, w ogóle ten świat mnie nie ciągnął. On raczej tak... Zawstydzał? Okropnie mnie zawstydzał ten świat, że tak na okładce być, Jezus Maria, jak ja bym była a na okładce. Trochę tych okładek było. No ale jak ja to przeżywałam tę pierwszą, bo sobie myślę, Boże, jak tak człowiek na okładce, nie wiem dlaczego mi się wydawało, to mi się kojarzyło z czymś okropnie wstydliwym i tak jakby mnie ktoś rozebrał do naga. No ale i poszłam wtedy i ten pan Niwiński wtedy mnie, bo to gdybym nie chciała, to bym nie poszła, nie, do tej szkoły. A on mówi, masz iść do szkoły i koniec, złożyć papiery, tam są wcześniej egzaminy. I ja wtedy złożyłam papiery tam do szkoły teatralnej. Nie miałam jeszcze wtedy 18 lat, bo ja poszłam wcześniej do szkoły. Wyglądałam tak na 14 i właśnie przypominam sobie, z Krysią Tkacz zdawałam, bo myśmy były razem na roku. Ona taka była nerwowa, tak. Pamiętam, tak, Jezus Maria, jak to było śmieszne. A mnie się pyta, mała, a ty tu przyszłaś z braciszkiem czy z siostrzyczką? Co ty tutaj miejsce zajmujesz, bo oni mnie traktowali, jakieś gówniara przyszła, no. Ja prawdę mówiąc, no, dużo pamiętam z egzaminu wstępnego, ale to było dla mnie... Jezus, jaki to był stres. Wiem, że miałam taki obyczaj, że mówiłam jakiś wiersz, jak się denerwowałam, to cały czas tak robiłam. Tak, cały czas robiłam, wyłamywałam sobie palce i chodziłam tak po scenie. Musiałam wiele kilometrów na tym egzaminie zrobić. A oni sobie ze mnie robili żarty. I wtedy też były trzy etapy egzaminu? Tak, tak, tak. Tak. Było dokładnie tak. Bardzo dokładne były te egzaminy. To było na ulicy, wtedy się nazywała Bohaterów Stalingradu. Znaczy na Starowiśnej, takim budynku była szkoła muzyczna i nasza. I też były te etapy, i dykcja, i głos, i ruch, i wszystko było. I potem była ta główna komisja interpretacji. Potem drugi etap, no chyba tak było, tak. Dokładnie nie dam głowy sobie obciąć, ale to się nie zmieniało przez lata. To naprawdę były bardzo dokładne egzaminy. Ale pamiętam... Co oni ze mną tam robili? Mieli taką zgrywę, bo taka przyszła, jak młodziutka. Opowiadałam to 100 razy, ale to pamiętam jak najgorszy moment. To już był drugi etap i było tak. Zrób coś takiego, obraź nas. No. Jak? No, tak, obraź nas, no. No. Ja was nie lubię, ale my cię kochamy, słoneczko, co do tego. No zrób tak, żebyś tak bardzo nas obraź. Ja was bardzo nie lubię. I zaczęłam płakać. Ja nie znasz jakiegoś brzydkiego słowa, naprawdę znałam tylko jedno.
Powiedziałam dupa i zaczęłam płakać. To mi powiedzieli, to teraz jesteś Karin Stanek i Grudy Rudy Ryc, śpiewaj. I dali mi miotłę i wyli ze śmiechu, po czym wzięli mi grzywkę, bo ja miałam grzywkę i taki koński ogoneczek. Miałam taką krótką sukieneczkę, to wszystko pamiętam, z krawacikiem białym. I taka byłam tu zaryczana, tu kozy mi wisiały, bo nie miałam chusteczki. Taka i Rudy 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 Ryc, a ci leżeli i się śmiali. Ja to pamiętam. I a się jak dostałam. To, jak to jest? Marzyło nam się zadać też to pytanie, jeszcze w szkole. Czy Anna Dymna nagrywa self-tape'y? Co? Self-tape'y. Ja nie wiem, co to jest. Czyli casting online. Scenkę. Co ty? Ja w ogóle to, wiecie co to jest tak, że ja jestem z innego świata. Co prawda cały czas w tym świecie jestem jeszcze, jak wiecie, dosyć aktywnie. Nawet bardzo aktywnie, jest pani czynna cały czas. Ale powiem wam, że ja nie wiem, czy ja bym teraz była aktorką, gdybym miała decydować. Nie wiem. Wtedy po pierwsze był inny świat, nie? Świat był, byliśmy zamknięci, nie wyjeżdżało się za granicę, nie mieliśmy kontaktu właściwie ze światem tak specjalnego. I pójście do szkoły teatralnej to było jakby ktoś otworzył przede mną jakiś świat, który jest co prawda w środku, ale jest piękny, jest inny, no, odbiega od rzeczywistości. To była taka strasznie ciemna komuna, która... Nie wiem, jak o tych czasach w ogóle mówić, ponieważ żeby nigdy w życiu już tego nie było, co było tutaj. Jak się żyło. Ja jestem z domu antykomunistów. Mój tata był antykomunista i dostawaliśmy za to strasznie w kość. Ale dzięki temu, że pieniądze nie miały żadnej wartości, bo ich nie było, to myśmy się, to po pierwsze wyrobiliśmy, żebyśmy byli cały czas razem ze sobą. No bo nie było pieniędzy, żeby pójść gdzieś, wyjechać gdzieś, coś tego, to byliśmy cały czas razem. Wszystko robiliśmy sami. Mama robiła przetwory i myśmy musieli robić przetwory, żeby było co jeść w zimie, nie? Żeby były jakieś witaminy. Tata zrobił mamie pralkę, zrobił mamie piekarnik, co tak sypał iskrami. Mama wspaniale piekła. Pralka chodziła sama po kuchni. Było super, ale ja byłam nauczona, że jak coś zrobisz z własnymi rękami, to to jest najważniejsze. To największą radość daje. Do tej pory to mam. Po prostu. I potem no. Dymny też. I potem właśnie ja byłam wśród takich ludzi wychowywana. Myśmy umieli się cieszyć z drobnych rzeczy. Z takich, co teraz się patrzą, to wariatka. Dlatego trudno mi jest wam to mówić, co to był za świat. I aktorstwo to był, to się otwierał jakiś świat, który był w ogóle niezwykły, bo tam byli niezwykli ludzie, reżyserzy, aktorzy. Stwarzaliśmy sobie światy, w których byliśmy szczęśliwi. No przecież to były takie wizyjne przedstawienia. Już mówię oczywiście o tym czasie, kiedy już poszłam, no ja już na drugim roku grałam w Teatrze Starym. A na pierwszym grałam już w Teatrze Słowackiego, tą Isię i Chochoła. Ja wyszłam w ten świat, ja wchodziłam, słuchajcie, jak w zaczarowaną baśń wchodziłam. A jeszcze wtedy było coś takiego, że starsi aktorzy, starsi koledzy pomagali tym młodym. Ja byłam takie ich dziecko. I potem ja byłam ciągle taka młodziutka. Jak poszłam do teatru już po studiach, ja 5 lat studiowałam, bo przecież filmy robiłam i straciłam 1 rok, to też byłam ta Anusia najmłodsza, co przyszła do teatru. I to było coś takiego, że na aktorów, na tych młodych ludzi się czekało w teatrze. Dyrektorzy się opiekowali, walczyli o to, żeby aktorka zagrała taka młoda w filmie. Przecież ja wiem, że jak robił Trendowatą Hoffman, ja tam zagrałam Melanię Barską, to się po latach dowiedziałam, że mój dyrektor starał się, żebym ja zagrała główną rolę. Oni byli zainteresowani w tym, żeby aktor z jego z teatru grał w filmach, no bo wtedy więcej ludzi przychodziło, prawdę mówiąc. Do tej pory to tak funkcjonuje. Ale było coś takiego, że ja się tak czułam zaopiekowana, nie? Przez kolegów starszych, czułam takie poczucie bezpieczeństwa. Dlatego teraz, jak umierają ci moi koledzy, na przykład tacy ludzie jak Jurek Binczycki, czy Jurek Trela, czy Jurek Sztur, oni mi całe życie dawali poczucie bezpieczeństwa. Ja wiedziałam, że oni są i że jakby coś złego się miało mi dziać, bo wielokrotnie to niestety tak było,
ja miałam strasznie ciężkie życie, to oni zawsze przy mnie byli. Bez słów, bez deklaracji, oni po prostu byli. No to tak jak się ma ojca, czy ma się brata. Tak. Nie, i to był, i taki był świat. I teraz tak, się mówicie o castingi, czy ja se nagrywam. Self-tape. No dajże mi spokój z tymi słowami, self-tape. Wiem, co to jest, ale nic takiego nigdy nie nagrywałam, ponieważ jak zagrałam w pierwszym filmie 150 km na godzinę, to już ludzie widzieli, jak ja wyglądam, że jest takie coś. Jak pani gra, już miała pani jakiś materiał. Było coś takiego, że byłam na... No nie było słowa casting wtedy. Tylko właśnie, no, się mówiło... Jak się wtedy nazywało? Ja dostałam, po prostu był telefon do szkoły, że Henryk Kluba będzie robił film i że bardzo by chciał, bo wie, jak ja wyglądam, i tego, żeby parę koleżanek, wiem, że Marzenka Trybała chyba wtedy też była, bo to była moja koleżanka z roku, żebyśmy przyjechały, żeby takie próby przed kamerą. Próbne zdjęcia po prostu były. A ja może dwa razy uczestniczyłam, trzy w takich próbnych zdjęciach. Bo potem już mnie znali ludzie i oni po prostu mnie, nie było agentów. Co miało prawdopodobnie złe strony, bo nikt nie walczył o stawki moje. Producenci sobie robili ze mną, co chcieli. Ja zawsze im mówiłam, że proszę mi zapłacić tyle, ile możecie i uważacie, że możecie, ale stawki były, no słuchajcie, studenty. Jak ja zagrałam w filmie Jak daleko stąd, jak blisko, Konwicki robił taki film, ja jeszcze byłam studentką. I pamiętam, miałam jedną scenę na balu z Łapickim. Łapicki był wtedy dziekanem szkoły warszawskiej. Ja byłam tutaj chyba na trzecim roku. Właśnie wtedy musiałam brać urlop dziekański. I pamiętam, jak Andrzej mówił, że dziecko, ty nie bierz tego urlopu, ja cię wezmę tutaj do Warszawy, do szkoły. Ale ja nie miałam gdzie mieszkać w Warszawie, no więc nie przyniosłam się. Tylko straciłam rok. Ale pamiętam, że miałam wtedy stawkę 150 zł. Za dzień. Ja miałam to grać 3 dni, ale nagrali mi to w jednej nocy. Ja za cały film dostałam 150 zł. A na planie słyszałam, jak statystki takie, bo to była taka scena balu i tam było tam taka gówniara. Nic to nie umie, chude to takie jest jakieś tego, a ta jak se zagra z takim Łapickim, to se dom wystawi i samochód kupi. A ja pamiętam, tak stałam i sobie myślę, może powiem, że ja mam 150 zł. Więc nie było agentów. Płaciło się frycowe straszne, jak się było młodym aktorem. Jakie kampery, jakie co. Byście widziały, jak ja te filmy wszystkie robiłam, te kostiumowe, jak w tych perłach, w tym wszystkim się stało pod drzewem gdzieś, nie było gdzie usiąść, nie było żadnych barobusów, jak sobie nie wziąłeś kanapki. Czasem grochówkę przywozili na plan. Ale atmosfera była taka, że po pierwsze znałam całą produkcję, wszystkich. Rozmowy z reżyserem, próby. Teraz to wszystko jest, często jest tak, że ja na przykład jestem na zdjęciach, no nie będę mówić o filmie, który był, i ja jestem za ścianą i nie wiem, czy mam rano zdjęcia i się pytam, ale o które ja mam zdjęcia? Poszło wszystko do agenta, a ja jestem w innym kraju. Ja mówię, dobrze, jak do agenta, on jest w Warszawie, a ja jestem tutaj za ścianą. Agent powiedział, żeby się kontaktować przez niego, że jest coś takiego, że agent często, my jesteśmy czasem ubezwłasnowolnieni. Nie wiemy gdzie, nie wiemy co. Z jednej strony to jest wygodne, bo się nagle okazuje, że ci się należy dużo więcej pieniędzy, niż ci płacili, jak nie miałaś agenta, ale też agencje są różne, bo ja to widzę przecież, jak to wygląda. Ja mam cudowną agencję, ale to też jest taka agencja, że ja sobie myślę tak, mam fundację. Ja nie mogę brać udziału w wielu rzeczach, w jakichś serialach, w czymś, no bo ja mam jeszcze inną działalność i sobie bym nie poradziła. I dlatego mówię, nie mogę. A teraz jak się ma, jest w agencji, no to wiadomo, że agentowi zależy, żebyś dużo grała. Tak. Więc ja nigdy nie miałam nawet takiej uczciwości, żeby komuś nie zawracać głowy. Ale to długa jest historia, że mam cudowną agencję, cudowną opiekę, takich przyjaciół, którzy potrafią mi doradzić i którzy walczą o moje stawki w tej chwili. Się nagle okazuje, że mam w ogóle inne, nie? Ale oni mnie szanują. No fakt, że ja już mam ten okres grania takiego dużego już poza sobą, tak czasem może zagram jakąś babcię i tyle. Nie, no niedawno nie. Jeszcze wspaniała rola. Wielka Woda. No to właśnie, to są super. Wspaniała. Ale Jana Cholubka znałam też wcześniej. No tak. On chyba, nie wiem, może znał, może mu tato mówił. Że ja jestem odważna aktorka. Albo intuicja, ale jest coś takiego, że właśnie teraz ja nie nagrywam niczego. Znaczy nagrałam do Netflixa, bo mi kazali, no agencja mi mówi, żeby nagrać i myślałam, że umrę ze śmiechu.
Dlatego, czyli że pani Anna, czyli pani Anna. Raz jedyny nagrałam, oczywiście, że nagrałam, dlatego, bo uważam, że nawet byłam raz na próbnych zdjęciach do Netflixa, bo akurat byłam w Warszawie i to było straszne przeżycie. Dlatego, bo tak genialne aktorki tam były. Byłyśmy tak potraktowane, że no bo widocznie już była obsada, nie wiem po co było to robione. Ja byłam akurat w Warszawie i chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Ale te takie coś, co musiałam wypełniać, to było dosyć karta upokarzające, taka karta, że tylko się patrzyłam, czy jest ile waży. Ale niektórzy, tam były jakieś były, takie punkty. Tam jest waga do wpisania. Ale też. Słuchajcie, no i potem agent mi mówi tak, pani Anna, musi pani takie coś nagrać. No bo no już nie wiem, który film, bo ja się nie znam na tym, ale Wielka Woda była w Netflixie, nie? Tak. Ja musiałam coś takiego nagrać, taką wizytówkę. No więc bardzo ładnie nagrałam. Że nazywam się Anna Dymna, mam 70 lat, czy 71. Pracuję, mieszkam w Krakowie, od 50 lat uprawiam zawód, czy 52 wtedy, bo teraz 54 uprawiam i takie coś wszystko nagrywam, ale bardzo poważnie, bo z tym się pseudonimi mają tam znać, no to niech wiedzą. No i tak nagrałam, wszystko powiedziałam, że jeszcze mam fundację, że co jest dla mnie ważne, gdzie pracowałam, no i ładne było. I wysłałam to. No i ten biedny mój agent, bo to jest taki kochany człowiek, tak się zwijał tak trochę. Mówi pani tylko, że oni tak by chcieli, żeby to było w różnych kadrach. I ten, ja mówię, ale nago też ma być, czy nie? No bo tak sobie myślę, żeby się nie męczył. I się okazuje, że trzeba to po prostu, żeby widzieli, jaką mam tu i tu. Sylwetkę nagrać. Wszystko. No w związku z tym, ale on mi tego nie powiedział. Ja tak ładnie sobie światełko zrobiłam tak z góry tu tego, żeby podwródka nie było widać. Nie? No wiesz, jak się robi. No i w związku z tym ja zrobiłam coś takiego, że stanęłam sobie, to sama nagrałam w domu na komórkę, w różnych planach i w pewnym momencie zrzuciłam to. Szal. Byłam na bosaka w getrach i w takim czymś. Zrobiłam obrót do tego. Powiedziałam, ktoś mną zajmuje w Polsce. Ale nie, mówiłam to poważnie. Mówiłam, no bo to jest ich praca. No tak. A to, że wtedy nagle... Znaczy ja to tak, no ja nie mam przewrócone w głowie, bo kim ja jestem, no byłam se, grałam se, teraz już są inni, grają, a to przemija szybko. Nie mam żadnych złudzeń co do przemijania i co do tego, że ludzie mówią, to pani kurde żyje, to ja się nie dziwię im, bo to, no, skąd mają wiedzieć. Albo mówią, Jezus Maria, to pani jest, o kum, ale się pani zrobiła wstrętna, gruba. I to facet stoi na ulicy i mi to potrafią mówi. Potrafią tak wprost. A tutaj nawet, jesteśmy teraz tutaj w rynku, to tu kiedyś jak wychodziłam stąd, to nagle jakiś facet taki przyszedł, drugi chciał go pobić. A potem pełno ludzi zaczęło mówić tak, co pan chce? A pan zobaczy, jak pan, ile pan ma lat, gówniarzu jeden. Jak pan będzie, tak jak pani Dymna, to jest nasza tego. I zaczęli mnie bronić i zaczęli się prawie bić, a ja spokojnie sobie poszłam. To jest normalne, ja to biorę. I to nie są hejty w internecie, tylko to na co dzień na ulicy. I to jest cudowne. Jak ktoś taki mówi, jest taki zdziwiony, to ja sobie wyobrażam, że to jest prawdziwe. No. On mnie lubi, że mi to mówi. No tak. Dlatego ja to tak odbieram, żeby nie musiała się zdenerwować. Dlatego, że to jest normalne przemijanie, a my ciągle udajemy, że jesteśmy. Dlatego ja nic nie udaję. Dlatego zagrałam w Wielkiej Wodzie, bo to o tym był problem. I ci agenci, no co on ma zrobić? No, no trzeba się nagrać i pokazać. No tak. Ale ja się wtedy nagle czuję, jakbym była no, kobyłką taką, co to się... Musi po prostu dobrze wypaść no. I... No tak, to musi mieć chudę, to musi tego... Ja już to brałam, jak byłam młoda. Bo był taki czas, że miałam szansę zostać gwiazdą niemiecką. Miałam podpisane jakieś umowy tam z wytwórnią. No ale jak mi producent zaczął mówić, co mam se zrobić z zębami, gdzie mam se podciąć, co mam se wyssać, a ja byłam w waszym wieku, byłam śliczna, młoda i w ogóle nie wiem co. I co tego, to sobie myślę, Jezus Maria, przecież ja jestem człowiek, nie? A nie jakaś lalka, mam se odessać. Widzicie, nie robię se żadnych operacji. I są tacy widzowie, co mają mi to za złe strasznie, bo oni mnie nienawidzą za to, że czas płynie. Aktorka ma być zawsze, ja mam takie listy, więc to wiem. Mamy być piękne, szczupłe, młode. A to, że my uprawiamy strasznie ciężki zawód świata. Słuchajcie, 54 lata patrzę w reflektory. To, że ja jeszcze widzę, to jest cud boski. A wypadków ile miałam? Przecież to jest okropnie kontuzjogenny zawód. Nie mówię na scenie. Słuchajcie, walczę teraz o prawą rękę. Miałam złamanie na scenie w Starym Teatrze po tylu latach. To jest tak okropny ból i się walczy o to, żeby w ogóle ruszać.
a ja jestem człowiek pracy, więc jak mi się ta ręka, tam cały pół roku tamten poświęciłam, żeby walczyć o rękę, a o stopy, a o nogi, nie będę wam mówić, co już mam zoperowane, ale ponieważ ja weszłam w świat ludzi bez rąk, bez nóg, sparaliżowanych i widzę, ile oni mają siły i radości życia, więc ja się nie poddam, jakkolwiek wiadomo, że za chwilę jeszcze radio zawsze zostaje, żebym tylko tutaj nie zachorowała. Tak. To jest taki zawód, ja go po prostu kocham, ten zawód, i to jest jedyne. Fajnie by było, żeby było więcej takiej życzliwości wśród ludzi w ogóle, bo to jest bardzo ciężki zawód i on opiera się niestety na zaufaniu i na zbiorowej pracy. Ja całe życie miałam tak, że jak na planie filmowym, na przykład w teatrze, był jakiś konflikt, to ja od razu bardzo ostro reagowałam i odcinałam to, bo ja nie potrafię w takim napięciu w ogóle pracować. Zresztą ja myślę, że nikt. Znałam parę aktorek takich, właściwie jedną, która tym się żywiła, konfliktem. Potem przepraszała, ale ona musiała być taka, żeby zagrać, nie? A ja mówię tak, bo mówię o tych agencjach, bo czasem studentki szczególnie moje były, opowiadają mi o tym, jak agencje traktują. Zresztą nie tylko studentki, bo moje koleżanki też są czasem strasznie traktowane. I właśnie ja tu chciałam do tego dopowiedzieć, dlatego że czuję, że też trochę przez ten podcasting chcemy mówić głosem naszych kolegów z roku. Mówimy też, że będą tego słuchać. Tak, osób, które są w szkole, i no, myślę, że warto powiedzieć to głośno, że obecnie dostanie się do agencji aktorskiej naprawdę graniczy z cudem. To jest niezła walka. Jeżeli w szkole albo tuż po szkole nie zrobiło się jakiejś dużej roli, to dostanie się do agencji, która gdzieś będzie cię pchała dalej i wysyłała ci te castingi, na których nam młodym aktorom tak naprawdę bardzo zależy, graniczy z cudem. No więc teraz jak pani tak opowiada, to zastanawiam się, czy rzeczywiście te czasy kiedyś nie były trochę prostsze względem tego, że aktorstwa trochę, że może tych castingów było mniej, albo ich w ogóle nie było, tylko się dostawało jakoś te role. No wiecie co, wtedy z kolei jest trudno mówić, bo widzicie, ja miałam takie szczęście, że już na pierwszym roku zagrałam w filmie. I też wtedy niczego nie umiałam, tylko ja byłam takie zwierzątko, takie małe, chude, takie no jak taki piesek, co tu podniesie nogę, siknie, tu zapłacze, tu zaskomle, tu go kopną, to poleci gdzieś tam, fiflaka zrobi. Ja byłam takie dziecko i od razu zostałam zauważona, więc ja naprawdę nie opowiem wam historii aktorki w tamtych czasach, która gdzie miała? Nie miała agencji. Te agencje teraz przynajmniej są już jakąkolwiek szansą, jak się dostaniesz. Tak. I poza tym się dużo więcej produkuje. Patrzcie się, ile jest kanałów, ile jest produkcji, ile jest seriali. I przez to się to wszystko tak odczłowieczyło. Dlatego, bo to są też pieniądze. Oczywiście. I teraz, jeżeli weźmiesz sobie taką młodą, co już gdzieś zagrała, już gdzieś tego, to się będą o nią bili i ona będzie dużo zarabiała. A jest jakaś dziewczyna, która tego nie ma. Ale wiecie co, w tym zawodzie no, zawsze tak było, że tu żadnej sprawiedliwości nie ma. Ja całe życie to biorę. Ja tak mówię o tym zawodzie, że go kocham tylko dlatego, że ja byłam zawsze potrzebną aktorką. I fakt, że los mi zabierał bardzo dużo, bo miałam wypadki, leżałam w szpitalach czy coś, ale zawsze ktoś na mnie czekał. I to było tak, że ja nigdy nie miałam takiego czasu, chociaż może się to u mnie jakoś dziwnie tak układało, że jak był taki czas, że dużo mniej zaczęłam grać w teatrze z różnych tam powodów, w ogóle ze mną nie mających nic wspólnego, i tak mogłabym się poczuć niepotrzebna, to ja wtedy założyłam fundację. Mhm. Ale nie z premedytacją, tylko tak się złożyło. Jak moje dziecko nagle, ja mam jedynego syna, opuścił mój dom, to wtedy kobiety świrują. No bo nagle jedynak, skarb, no co tu dużo mówić, dziecko jest skarbem. Ja w ogóle uważam, że to najważniejsze, co w życiu zrobiłam, to, że urodziłam dziecko. Jakkolwiek znam kobiety, które nie urodziły dzieci i też mają cudowne życie i są tak samo ważne, ale wychowują jakieś inne dzieci i im pomagają. Ale ja wtedy to, i wtedy jak on opuścił ten dom, to ja wtedy właśnie się nie poczułam niepotrzebna. Dlatego, bo ja wtedy miałam już podopiecznych, coś tego. I sobie tak jakoś mi się to wszystko układało. W filmie na przykład ja do wszystkiego podchodzę ze spokojem. Ponieważ bardzo dużo pracowałam, ja zagrałam jakieś kilkaset ról. Jak kiedyś pani Baniewicz robiła książkę, ja teraz tak czytam, sobie myślę, kurde, niemożliwe. Ja tyle robiłam. Dlatego strasznie mi jest trudno z wami mówić i poradzić, jak to jest teraz. Ja myślę, że to, że są te agencje, ale to się znowu zrobił taki cały czas wyścig.
Taki cały czas wyścig, a wtedy tego tak się nie czuło. Może zostawmy na razie te agenty. Tak, wróćmy do tematu, jeszcze już się pojawił wcześniej, tutaj debiut w Teatrze Słowackiego. Czy pamięta Pani to uczucie, jak już Pani wiedziała, że zostanie Pani Isią i Chochołem i że zagra Pani w tym spektaklu? W tej legendarnej sztuce. Bo była Pani jeszcze wtedy na studiach, no to... Ja byłam wtedy na pierwszym roku. Tak. To był 69 rok. Ja w 68 zdałam do szkoły. A urodziłam się w lipcu, więc jak zdawałam, to nie miałam 18 lat i wtedy właśnie miałam już 18 lat. I w 69 była ta premiera, chyba w marcu, jakoś tak. Gdzieś mam plakat, ale nie pamiętam dat. I to było coś takiego, że pani Lidia Zamkow, reżyserka, przyszła do szkoły teatralnej i chyba zobaczyła nas na wierszu czy na czymś, oglądała sobie dziewczynki, bo szukała dziewczynki, która by wyglądała jak dziecko, żeby miała jakieś tam predyspozycje, a żeby już była czegoś tam nauczona, nie? No i wybrała sobie mnie i jeszcze koleżankę taką Ewę Zamkowską, pamiętam się nazywała. A wiedziała pani podczas egzaminu, że ktoś taki na widowni jest i że... Nic nie wiem, ja nie wiem, ja w ogóle tego nie pamiętam. I ona powiedziała, i nie wiem, potem, znaczy to było zdumiewające, bo pani Lidia Zamkow to w ogóle powiedziała, ja to bym cię chciała zaadoptować, w ogóle mieć takie dziecko. Ona mnie traktowała jak takie ukochane dziecko, jak taki skarb. Ona miała męża wtedy, Leszka Herdegena, który grał poetę, cudownego aktora, i oni mnie tak wciągnęli, ale oni mnie traktowali, jakbym była rodziną, jakbym była córką, a Lidia Zamkow miała wtedy syna niepełnosprawnego, Piotrka, i ja tego Piotrka też poznałam jej psa, chodziłam do niej do domu, ona tak cudownie pracowała z nami, że nigdy nie publicznie, nie przy aktorach nie dawała uwag, tylko na karteczkach pisała i potem omawiała, żeby się człowiek nie speszył. I pamiętam w Teatrze Słowackiego taki, nie wiem czy to opowiadać, ale to było tak. I ona powiedziała, Aniu, dziecko, zostań tutaj na scenie, bo ja muszę porozmawiać z zespołem. I wzięła cały zespół do garderoby Solskiego, blisko sceny niestety jest. I tam krzyczała tak, że było ją słuchać na rynku, że jak ktoś powie brzydkie słowo przy tym dziecku, albo zrobi przykrość, albo coś, to zabije, i cię darła tak i kleła tak strasznie, że ja nie wiedziałam dokładnie, co to znaczy. Ja coś takiego pamiętam, nawet jeżeli to nie było dokładnie tak, ale tak było, że ludzie mówili, że Zamkow powiedziała, że jak ktoś mi coś zrobi złego, to ona zabije. Ja potem zagrałam zresztą w Katowicach w Ludziach Bezdomnych Natalii, pamiętam, grałam, nie pamiętam, co grałam, ale wiem, że tam grał i Piotruś właśnie, i pies grał tam, i Leszek grał, cała rodzina. Ja byłam taką rodziną. I ja w taki sposób weszłam do teatru po raz pierwszy. A co to były za emocje? Czy, nie wiem, czuła pani radość? Niezwykłe emocje. To było, ja w ogóle jakbym była w jakiejś bajce się czułam. Tam byli tak cudowni ludzie. Nie wiem, czy czułam taką życzliwość wszystkich ludzi. I tak czułam, znaczy przestałam się, znaczy czułam, ja wiem jak to się czuje, czułam taką radość, że jestem, taką radość, oczywiście nerwy, ale zupełnie inne niż teraz się ma tremę, bo ja byłam taka, nikt mnie nie znał, to nie ma żadnej odpowiedzialności. Gdy się przewróciłam, jak się ślicznie przewróciło, to malutkie, tak mówili, nie? To zawsze się tak mówi. A jak jesteś już aktorką parę lat, to mówię, no ciekawe, co ona pokaże, że znowu będzie to samo, czy tam, co ta stara krowa zrobi, nie? Ale jej zrobiło się, tego to teraz tak jest. I z odpowiedzialności jest coraz większa trema. A jak na to, że dostała pani tę rolę, reagował pani rok? No bo wiemy, że też nasi koledzy i generalnie każdy rok ma to do siebie, że mówi, a ta zagrała już w tym filmie, ten dostał casting, jedzie do Warszawy, ta dostała etat w teatrze. No jest coś takiego, że się porównujemy trochę. Ja właśnie, wiecie co, że nie wiem, ja się niedawno zacząłem zastanawiać, jak moi koledzy mnie traktowali, bo mnie się wydawało, że oni mnie bardzo lubili, ale może to ja ich lubiłam, a nie oni mnie. Ale naprawdę, myśmy się wszyscy bardzo lubili i wspierali. Ja potem wzięłam zresztą urlop dziekański, no dla tego filmu 5,5 bladego Józka Kluby. Tak. I potem byłam jeszcze na innym roku, ale ja nigdy nie odczułam, znaczy były czasem takie rozmowy, ale to już później, jak już byłam w teatrze.
jak jedna koleżanka mówi, nie rozumiem, dlaczego ty grasz, a ja nie gram. Czy co, jestem gorsza, czy coś. I prawie płakała. Ale jak to się wytłumaczyć? No w naszym zawodzie jest coś takiego. Ale mądrzy ludzie mi mówili, spoko. Trzeba poczekać spokojnie na swój czas. Każda rzecz ma swój czas. I ty tak samo. Ty masz, teraz akurat grasz. Za chwilę nie będziesz grała. Będzie ktoś inny. Trzeba korzystać z chwili. Natomiast zazdrość jest zabijająca. Ale to się fajnie mówi. To przychodzi. Ja w ogóle tego nie znam, tego uczucia. Ja jedyne, ja uczucie zazdrości odczuwam tylko teraz. Jak idzie kobieta w ciąży, a ja już nie mogę. Bo ja bym chciała mieć bardzo dużo dzieci, mam tylko jedno. No ale nie mogłam mieć, bo cały czas miałam jakieś wypadki, no, i tragedie. Tak. Ale tak, no tak trochę, ale ja naprawdę nie zazdrościłam. Ale też nie jestem żadną kurde bohaterką, tylko ja cały czas coś robiłam. No właśnie, to jest trochę inne. A teraz wyobraź sobie, że jesteś, ja przeżyłam to, bo w filmach dużo grałam. I tam często statystowały w tych filmach aktorki, które na przykład są w teatrach, skończyły szkołę i kurde nic nie grają, tylko statystują w jakimś filmie. I widziałam, jakie jest między nimi napięcie, jak się potrafią pokłócić o rękawiczki, jakie to jest upokarzające. I potem sobie myślę, no co ja bym zrobiła, gdybym ja była... Na ich miejscu, tak, na przykład. One skończyły, czyli ktoś je przyjął do szkoły. Skończyły tę szkołę, czyli ktoś zobaczył, że są utalentowane, no nie wyleciały. I czują się, i co one mają zrobić? No, to było kiedyś tak. Ja pamiętam, że to kiedyś parę razy widziałam w filmie i znam takie historie takich dziewczyn, które się czuły no, upokorzone w ogóle tym zawodem. A jeszcze z czasów studiowania. Mhm. Jak pani wspomina swoich pedagogów? Ma pani swojego jakiegoś ulubionego? Mam. Ja mam wielu, znaczy to tak było... Nas uczyli jeszcze tacy przedwojenni też. No właśnie, dlatego... A na przykład Eugeniusz Fulde, który był też chyba rektorem, on mnie uczył tylko charakteryzacji. Ale tak jak on nas uczył, to co on nam mówił. Uczył nas pewnej odwagi, czy takiego ekshibicjonizmu czasami. Ale uczył mnie scen na przykład profesor Tęcza. Bałam się go po prostu jak ognia. Robiłam scenę Mój ciągnik świadczy o mnie. Scena bez rekwizytu. Z rekwizytem wyobrażonym. Ja mam gdzieś takie A4 zeszyty, gdzie mam dokładnie opisane, co myślę, co się dzieje na zewnątrz, co słyszę, co mówię. Mam to wszystko. Byłam bardzo taka... Myśmy uwielbialiśmy w ogóle studiować. Od świtu do nocy siedzieliśmy w szkole, ale ja myślę, że to było tak, że patrzcie się, wy macie teraz tyle atrakcji. Castingi, kurde, filmy, wyjazdy. Myśmy nie mieli nic. To myśmy siedzieli od świtu do nocy w szkole, bo to był nasz świat. Ale my w sumie też jak studiowaliśmy, no, to też siedziałyśmy. Ja z Kryśką Tkacz, jak dzisiaj akurat, bo dostałam od niej przed chwilą SMS-a, ona miała kłopoty z dykcją cały czas, to myśmy godzinami całymi ćwiczyły. Ona miała scenę na przykład Przodownica w Udoju, to ona przychodziła do mnie, a ja Mój ciągnik świadczy o mnie. Takie miałyśmy sceny. To w kuchni u mnie w domu, bo Krysia mieszkała w akademiku, a ja w domu, nie? To myśmy ćwiczyli, pamiętam, jak tato przychodzi, a ja na stole, na krześle siedzę i jeżdżę na traktorze, a Kryśka doi krowę. To był nasz świat, znaczy myśmy się tym cieszyli okropnie. Nam się wydawało, że myśmy Pana Boga za nogi złapali. I to było coś takiego, że jak były juwenalia czy coś tam, to ci... Ze szkoły teatralnej, to kurde, te filmy takie fajne oglądają, bo myśmy czasem oglądali. A czy ta bańka, taka otoczka tej szkoły, że wow, złapałam Pana Boga za nogi, czy to pękło w którymś momencie, czy to trwało jakby przez całą szkołę, jeszcze po szkole i do dzisiaj trwa? Wiecie, to już zależy od człowieka. Dla mnie do dzisiaj trwa. Co prawda dokładnie już wiem, co to jest za zawód, co ze sobą niesie. Jaki to jest wysiłek, jak jest niezdrowy, ja to wszystko wiem. Ale przez te 54 lata nauczyłam się go tak wykonywać, żeby on był dla mnie terapią, a nie żeby mnie wykańczał. I to się tak da. Oczywiście ja byłam uczona przez największych mistrzów, takich jak Swinarski, który mówił, że żeby ten zawód uprawiać, trzeba go kochać. Bez miłości nie waż się tego zawodu uprawiać. Ja wiem, co miał na myśli. Teraz z tą miłością trzeba uważać, jak się to mówi. Bo komuś mówi, kochaj zawód, kochaj, a potem pójdziesz na jakiś casting, będziesz potraktowana jak mięso armatnie na przykład, co podobno się zdarza. To wy wiecie więcej niż ja.
no bo mnie jest głupio tak wypytywać. Mnie tak nikt nie traktuje. Czasem ktoś z pogardą popatrzy, ale ja to już mam gdzieś. I no... No ale chyba w ogóle te wszystkie historie, które działy się w szkole, to udawanie ciągnika, zsiadłego mleka, jajecznicy, to zrozumieją no, tylko osoby, które studiowały aktorstwo. Nie, miałam ukochanych moich pedagogów różnych. Dziwne jest to, że docenia się po latach na przykład. Był profesor przedwojenny, pamiętam, Jerzy Merunowicz, który uczył nas L przedniejęzykowego, co było z morą dla mnie po prostu. Nie wiedziałam, że trzeba mówić L przedniejęzykowe i pierwszy fragment prozy, dlatego prozy uczę tylko, bo ja nie znosiłam tego przedmiotu. Kazali coś wybrać, wzięłam se z komu bije dzwon i się okazało, że nie wiedziałam, że trzeba L przedniejęzykowe będzie mówić. I sobie wzięłam taki na stronę tekst i na tej stronie 46 razy było L i zaczynało się Maria długo stala przy kościach. I pamiętam, Ernest Hemingway komu bije dzwon. Maria przepraszam, czy mogę jeszcze raz, pamiętam mój egzamin. Jeszcze raz wchodziła. Ernest Hemingway komu bije dzwon. Maria To takie rzeczy się głupie pamięta, ale każdy pedagog czegoś uczy, a taki, który w danym momencie ci przynosi tyle stresu, uczy cię najwięcej, bo cię uczy pracować w stresie. Dlatego, że potem wychodzisz ze szkoły teatralnej, która jednak mimo wszystko jest cieplarnią taką, że, bańką taką. Taką, że czterech pedagogów nad tobą pracuje, tak. Żeby się ładnie ruszała, żebyś dobrą minę robiła, żebyś dobrze mówiła, żebyś się czuła. A potem idziesz na szeroką wodę i kto tam się patrzył? Fajna, no, ale nie. Różnie to bywa. Dlatego od każdego pedagoga czegoś innego, ale na przykład jak wzięłam urlop dziekański, a wcześniej jeszcze uczył mnie Marek Walczewski przez pół roku czy rok. Był cudowny aktor, nie żyje już. Szaleniec w ogóle, był aktorem też teatru starego. Taki srebro, najlepszy chyba szermierz wśród aktorów. Taki w ogóle no, cudowny. I on nas uczył i nauczył mnie do końca życia. Bo robił sceny klasyczne i pamiętam, robiłam scenę Ofelio iść do klasztoru. I mówi, weź co, no ugryź go w łydkę. Ja mówię, jak to przecież to scena klasyczna. Jaka klasyczna? Uczucia zawsze były takie same. To kostium to jest tego, a to ty po prostu, no nienawidzisz. Jakaś tam było, że nienawidzisz, chcesz, żeby to weź go ugryź w łydkę. I on nas tak cudownie uczył, że coś takiego w nas zrobił, że to wszystko jest normalne, że to nie jest takie udawane. Bo czasem się w szkole czujesz, że coś od ciebie chcą, jakiś 13-zgłoskowiec, że jesteś w jakichś ramach zamknięta i że nie możesz się, a on nam wszystko otwiera. Ale też no, fantastycznie nas uczyli formy. Co prawda pojęłam to dopiero po studiach, że to jest coś, co ci daje wolność, a wcale cię nie zamyka, nie taka forma, 13-zgłoskowca. Ile tam się kryje podpowiedzi w tych średniówkach i w tym wszystkim. Ale moim najukochańszym profesorem był Jerzy Jarocki, bo się dostałam do niego właśnie po jak wzięłam urlop dziekański i drugi raz byłam na trzecim roku. I on z nami pracował, był nieprawdopodobnie wymagający. To mówili, że on się pastwi nad studentami. Nie pastwi się, tylko on mnie nauczył najważniejszych rzeczy. Że wyciągasz drzazgę z policzka, kurczę, i grasz dalej. I to, co on z nami robił, był rzeczywiście bardzo wymagający, ale jeżeli przekraczałam jakieś bariery nieumiejętności, to u niego... Bo ja wiedziałam o tym, że ten zawód polega na tym, że musisz przekraczać siebie gdzieś tam cały czas. Wychodzić trochę poza tą strefę komfortu. Musisz cały czas wychodzić poza strefę komfortu. A poza tym, jeżeli już coś umiesz, masz jakiś bagaż i odcinasz tylko kupony, to przepraszam, to nie ma, nie, bo to już nie jest mój zawód. Dokładnie. Że to jest coś takiego, takie powielanie, no co my jesteśmy od powielania. Natomiast jeżeli jest jakiś reżyser, którego ci interesujesz i wie, że w tobie jeszcze jest coś nieodkrytego i cię kopnie i ci mówi, trzeba iść tam, nie tu, tutaj to już było, tam, spróbuj, ale to tak, nie tak, ale spróbuj. Taki był Kuc. I taka była pani podczas naszych zajęć z prozy. Taki był, no bo oni mnie uczyli. Taki był Jarocki. Nie da się to poćwiczyć zawsze. By pani poćwiczy, pani da rady. Ja pamiętam, jak on nas torturował i pokazywał nam. Grałam Lady Macbeth, Joneski Macbetha jest tego. I ta Lady Macbeth, czarownica zamieniona w Lady Macbeth.
I pamiętam, jak zaczęliśmy, Jarocki mówi tak, no to dobrze, ale żadnego wchodzenia normalnego na scenie. To są potwory, proszę sobie wymyślić jakiś inny sposób pojawienia się na scenie. No to na czworakach, no to przewrotem w przód, no to takie różne. A ja sobie wymyśliłam, że taką powieszę linę z pętlą, za nogę się zaczepię. Ja byłam świetna z pantomimy. Zagram. I powiem ten monolog. I żeśmy tego zawiesili, koledzy tam mi to podwiesili, wszystko tego robię. I Jarocki mówi, dziękuję bardzo, bardzo było dobrze. No świetnie to wygląda, ale ja mam taką prośbę, żeby pani nie wisiała tak na nodze, tylko proszę tak, z tego podciągnąć się na ręce i ten cały monolog tak powiedzieć. Dla mnie podciągnąć się na jednej ręce, na linię i powiedzieć monolog było niewykonalne. Więc ja mówię, ale ja tak nie dam rady, ja nie potrafię. Pani poćwiczy, to pani da radę. Ja pamiętam, ćwiczyłam i na następnych zajęciach takie łzy mi leciały. Trzymałam się tego, robiłam się, że wiecie co, że wszystko mi puści. I pamiętam, że to zrobiłam. I on mówi, dziękuję bardzo, proszę pani. Jednak, bo pani do nas mówił. Pani Aniu, no dziękuję, dał rady, prawda? Ale dużo lepsze było oczywiście, jak pani wisiała na tej nodze. No i to często jest tak z Świnarski, na przykład, jak z nami pracował. Właśnie grałam u niego Ofelię w tym Hamlecie, który nie doszedł do skutku. Z Radziwiłowiczem cały czas robiliśmy scenę, bo to było przed wakacjami. Kto pracuje? A najmłodsi, no to Radziwiłowicz z Dymną, proszę bardzo. I pracowaliśmy z tym, tak cudowne były te próby. I pamiętam, że on potrafił nas tego i wymyślał te sceny i piłował nas i ten. I jak już żeśmy to zagrali tak jak chciał, mówi, a nie powiem jak mówił, bo to brzydkie słowo by było, już wiem, to trzeba odwrotnie zagrać. I tak czasem ze studentami się pracuje nad czymś i oni mówią, ale pani profesor co innego mówiła. Mówi, nie co innego, tylko żeby dojść do czegoś, to trzeba iść różnymi drogami. I dopóki idziesz i jest ktoś, kto wierzy, że w tobie jest jeszcze coś nieodkrytego, to warto być aktorem. No i po latach, kilkunastu latach powraca pani, ale w odwrotnej roli, w roli pedagoga. Jak już tu wspomniałam wcześniej, uczy pani prozy studentów z pierwszego roku. Tylko grupy. Ja miałam niestety to nieszczęście, że się z panią nie spotkałam w szkole, ale... Znaczy uczę 30 parę lat. Do tej pory nie umiem i wiem, że dopóki tego nie umiem, to będę mogła uczyć. Bo jak już będę umiała, to... Jakby się pani w trzech słowach opisała jako pedagog? Ja myślę, że najważniejsze jest to dla mnie, a nie wiem, czy dla nich, że ja lubię po prostu ludzi młodych. Ja mam cierpliwość. To na pewno mam. Potwierdzam. I mam coś takiego jeszcze, że wydaje mi się, że mogę się im jeszcze przydać, mimo że już jesteśmy inne pokolenia i ja już z nimi nie pobiegnę, z tymi młodymi. Ale jak to zawsze mówię, obrazowo mogę stać przy drodze i podawać im wodę, jak biegną, żeby nie padli. Ale świat jest dużo trudniejszy dla młodych ludzi teraz. Jeżeli chodzi o wybory, jeżeli chodzi o... Zgasło coś. Coś zgasło. To nic. To się zapali zaraz. Nie przyjedzie. Jeżeli chodzi o wybory, ale przede wszystkim bardzo wielu ludzi nie ma autorytetów. I to jest strasznie przykre, że my często rozmawiamy o różnych takich rzeczach, gadamy i wydaje mi się, że dla nich to jest ważniejsze niż to, żeby te słupki tam powiedzieć. Fajnie nam gaśnie. Widzisz, co tak właśnie w życiu jest. Świecisz. Całe nasze życie polega aktorskie na tym, że jesteś na fali, na okładki, a potem gaśniesz. Gaśnie. Na tego odpoczywasz sobie, prawda? Teraz sobie odpoczywasz, wyluzujesz, wszystko. A potem znowu rozumiesz, jest ten, no. I także to jest, no mogę się przydać, bo mam doświadczenie, ale też to nie mam żadnych metod nauczania. Teraz się mówi, że trzeba mieć metody nauczania. Nie ma, bo każdy człowiek jest inny i do każdego w inny sposób docierasz. Jednego musisz kopać, żeby coś z niego wydobyć, a drugiego nie możesz kopnąć, bo się rozpadnie, bo jest tak wrażliwy. No nie ma żadnych metod. Tutaj o tym doświadczeniu rozmawiamy i właśnie doświadczenie w teatrze starym. Jak to jest być aktorką Teatru Starego już tyle lat? To jest ponad 50, prawda? Ponad 50, 54. Dzisiaj, nie, 54 w ogóle, ale 50 w starym. Mam podpisaną umowę. No. A pierwszy raz 3 lata temu zagrałam w starym. W 70 roku chyba to było. Ale
To jest tak, że no nie było lepszego miejsca pracy jak Stary Teatr. I być młodym aktorem i zaczynać pracę tam, to było naprawdę szczęście. Także uważam, że jestem szczęściarą. Fantastyczny zespół aktorów przede wszystkim. I to było coś takiego, że nigdy ten zawód nie wydawał mi się obrzydliwy i groźny, bo ja miałam takich przyjaciół. Ja wiedziałam, że oni kurczę zabiją, jak mi ktoś zrobi krzywdę. Bo myśmy się wspierali. I tacy byli, i to było najcudowniejsze, że to było takie bez deklaracji i bez słów. Po prostu jak Trello do mnie zadzwonił, mi coś powiedział, nie? To ja wiedziałam, że sobie poradzę zawsze. I tak, i to było to, poza tym reżyserzy fantastyczni, a to dla aktorów jest najważniejsze i byliśmy tam cały czas potrzebni. Ja cały czas grałam w tym teatrze i to daje takie poczucie no takiego szczęścia i ten zawód się kocha. Poza tym mi wszyscy pomagali, bo ja jeszcze pracowałam w filmach i nigdy nie czułam jakiejś nienawiści, wściekłości. Były czasem kłopoty, czasem coś tam usłyszałam, ale to było normalne. Natomiast mija czas i wiadomo, że ten teatr się utrzymywał na fali. To był najlepszy teatr w Europie, no jeden z najlepszych, ale mówiło się najlepszy. Jeździliśmy po świecie ze spektaklami, byliśmy wyróżnieni. No teraz jest gorszy okres, no. Ale teraz w ogóle jest jakiś dziwny taki czas, że wszystko, wojny, wirusy, kurczę i nienawiść wśród ludzi. I dlatego ja wiem, że teatr jest okropnie potrzebny w tej chwili, nie? A czy zdradzi nam pani, nad czym teraz pracujecie? Bo wiemy, że jest pani w próbach właśnie w Teatrze Starym. Tak. Tworzy się spektakl. Nowa premiera. Ja poszłam 2 lata temu na emeryturę, co prawda później, o tam ileś lat, czy 3 lata temu, to już nie wiem, ten czas tak płynie. A zawsze mówiłam, że nigdy nie pójdę na emeryturę. Bo my mamy takie prawo, ale nie mamy takiego obowiązku, że umrę na scenie. Tak się zawsze śmiałam, ale pewnego razu to przeżyłam, wiecie? Przeżyłam to tak na trylogii u klaty. Jak Hajduczka grałam, nie? I tam galopowałam. I to po prostu było coś takiego uczucie. I było tak, że jak mnie tam ten kolega, były student mój pierwszy, Kaleta, tam gwałcił i galopował ze mną, to ja byłam tak zmęczona po tej scenie, że padałam pod łóżko i zawsze mi waliło tak serce, że się scena ruszała i sobie myślę, ja pewnego dnia umrę chyba. I słuchajcie, i minęło, ja nie wiem, myśmy 2 lata to grali jakoś tego i jakoś po wakacjach gramy to. Ja galopuję, na próbie byłam tak zmęczona, że wiem, że szlak trafi, jest spektakl, galopuję, kładę się pod to łóżko i sobie myślę, Jezu, ja chyba już nie żyję. Serce mi w ogóle nie wali, coś pulsy badam. Nie no, chyba żyję, ale co się stało? Mi się wydawało, że ja umarłam. Że tak śmierć jest taka piękna. Chyba jest taka piękna. A to po prostu się organizm przyzwyczaił. Tak. Śmierć, ale poszłam na emeryturę, dalej współpracuję z teatrem, prawda? Oczywiście gram coraz mniej. Odmawiam, bo nie mogę. A przyjęłam teraz pracę, bo ciekawa jestem bardzo. To się nazywa schron przeciwczasowy. Zajmujemy się strasznym tematem. Alzheimerem. I kto reżyseruje? Pamięcią. Wierzchowski. No, najlepiej. I ja po prostu bardzo jestem ciekawa czegoś nowego, bo to jest taka metoda pracy, którą nie pracowałam i improwizacji, wymyślania wszystkiego. Na razie jestem po 2 próbach. Także mało mam do powiedzenia. Ale no wczoraj była, w marcu dopiero, bo to długi proces podobno jest teraz. Ale to jest super, że się wymyśla. Ja tak czuję, jakbym grała w... Mój synek grał w RPG, co się wymyśla. Siły tego, to się wymyśla postacie. Ja tak mniej więcej już wiem, w jakim kierunku będę szła. Jestem tym przerażona. Ale ponieważ robiłam programy o Alzheimerze... Przepraszam, bo ktoś dzwoni do mnie. I muszę to... Jezus, słuchajcie, mogę przerwać? Pa. Dziewczyny, przepraszam, ale to bardzo ważne. Nic nie szkodzi. Dzień dobry, do zobaczenia. Mamy teraz 14:30. Tak, my już jesteśmy przy końcówce naszego, ale tutaj tak, niespodzianka. Tak się zagadałyśmy, że... Cerowiec jest, no byście mi przecież zadały dziwne pytanie. Zadałyśmy pani Ani pytanie wczoraj przez SMS, czy jest ciasto, które kojarzy jej się z aktorstwem? Odpowiedziała, że lubi tylko sernik, a tak jak mówi pan Globisz, zernik, także... Taki też trafia mi się, do pani. Mi się w ogóle o dziwo mój zawód nie kojarzy z jedzeniem. Jeżeli z jedzeniem, to są okropne anegdoty. Jak się kiedyś grało sceny na przykład
wielkich żarci, a to jak byłam królową Barbarą Radziwiłłówną czy coś, to brałam udział w ucztach, a w Janosiku pamiętam, słuchajcie, to nie daj Panie Boże grać w takich scenach, bo wtedy tak nie było mięsa, nie było nic i tam 3 dni na przykład trwała scena żarcia i 3. dnia z Ewą Wiśniewską, czy 2. dnia to było, upały były takie straszne, to było mięso. Smród, jak nie wiem. A myśmy grały jakąś, jadły jakieś galaretki, ale taki jakiś bażant stał i się okazuje, mówi, co tu tak śmierdzi? I my się patrzymy, a oni w kurczaka wbijali głowę bażanta z piórami, no i ona zgniła i tam robaki takie chodziły. I po prostu ja pamiętam takie sceny. Albo u Kuca, on robił spektakl telewizyjny i była scena żarcia i przywieźli pełno wędlin spod Krakowa, takich pysznych, a była wtedy taka nędza, nie było w ogóle nic. I on mówi, macie żreć. Jak myśmy się na to rzucili, jak zaczęliśmy jeść te salcesony, te szynki, to wszystko. Nic nie trzeba było grać. Stop! Jeszcze raz. No tośmy się znowu rzucili. No ale ileż możesz się nażreć? I w pewnym momencie Kuc mówi, przepraszam bardzo, stop, a co, macie żreć? Ale my już nie możemy, to trzeba było tyle nie żreć. Ja pamiętam, ale to się przeżywało. No to z jedzeniem na planie jest kłopot zawsze. No tak. Ale ja lubię sernik. Jedyny, który uwielbiam. Zawsze z mamą żeśmy robili. Potem jak mój syn był mały, tośmy robili sernik. A teraz to mi się kojarzy z Krzysiem Grobiszem. Graliśmy w Królestwie teraz, nie? Mm-hmm. I się okazało, że mówię, Krzysiek, bo idę do bufetu, bo jest przerwa. No jak była przerwa, no to on siedział na scenie, on ledwo łazi, no to no siedział. Tak. Co ci przynieść? Krówkę. I my uwielbiamy krówki. Jak mi jest bardzo źle na świecie i coś tego, to mój asystent fundacji już wie, że jak już jestem tak skonana, że padam, to on mówi, ale krówkę mamy. Mamy krówki. Tutaj jest odrobina krówki na górze. Krówki na górze, więc myślę, że... Wasze zdrowie. Tasting. Myślę, że nawet jakby nie smakował, to pani kultura jaki osobista. Dobry. Ale to nie byście piekły. My. Wyście to piekły? Wczoraj robiłyśmy. Wczoraj. Na Jezu, jaki dobry. O 1:55 wyciągnęłyśmy tak. Go z piekarnika. Bo to jest duża część też naszego podcastingu, żeby każdy z naszych gości mógł coś sobie pysznego zjeść, co my upieczemy albo zrobimy. Najbardziej lubię gotować. Jabłka. Jabłka. Czyli szarlotka też na przykład. Nie, najbardziej lubię jabłka. Jak była taka, nie znacie takiego czasu, że nie było w ogóle słodyczy niczego i się bankiet robiło, ja kupowałam szare renety, obcina się tę czapeczkę, z ogankiem się odkłada, wydrąża się i tak trzeba było mieć miód, na dnie trochę miodu, a potem wszystko, co się miało, mieliśmy czasem zakamuflowane jakąś migdałkę, jak ktoś miał rodzynkę, coś się tam wszystko wkładało, trochę konfitur jakiś, cukier jak był waniliowy, czekolada jak była, to się tam wszystko, co się do tego jabłka wsadzało, musiał być miód. Potem się czapeczką nakrywało, to się piekło. O. Najpyszniejsze do tej pory se robię czasem takie. Pycha, ale zernik jest. A potem się okazało, że Krzysiu Grobisz, bo on grał kiedyś mojego brata. Debiutował u mojego boku, grał mojego brata Orina. W Żałoba przystoi Elektrze i się okazuje, że my lubimy to samo. Więc ja w ogóle nie wiem, czy to nie jest mój brat. Prawdziwy. Mi się dlatego, tak wydaje. Że widać jakieś podobieństwo w energii i w oczach. No, ja Krzyśka kocham. To się okazało, że on coś tak teraz byliśmy gdzieś razem i on mówi, że upiekła sernik, a Krzysiu mówi zernik. Ale pyszny. To wy się będziecie marnować w tym zawodzie. Zawsze mamy jakąś alternatywę. To. Możemy założyć cukiernię na przykład. Na przykład. A ja założę, słuchajcie, toaletę. To i będzie pani babcią klozetową. A możemy zrobić coś takiego, ja będę babcią klozetową, moje marzenie się spełni na plantach na przykład, aby byście miały obok taką małą budkę z zernikiem. Z zernikiem. Świetne. Chciałabym jeszcze bardzo wrócić do jednego tematu, już tak na sam koniec. Dobra, ja sobie będę to pomruczać. Dobrze. Bardzo nam miło. Palce lizak, ale pycha jest naprawdę. Ale jaki ser żeście wzięły do tego? Tu właśnie mamy ser biały, twaróg taki i serki śmietanowe, żeby on był taki bardziej puszysty i delikatny. Bardziej jestem głodna. Może pomaga ten fakt. Nie wolno mi jeść słodyczy, żebyście ale właśnie, chciałam dlatego wrócić, tak smakuje. Chciałam jeszcze wrócić do takiego tematu sytuacji, która się rzeczywiście autentycznie wydarzyła. Niech wyobrazi sobie pani taką sytuację. Mamy casting, 3 etapy castingu, jest już finalny etap i są 2 dziewczyny. Jedna aktorka młoda po szkole aktorskiej, jednej warszawskiej czy krakowskiej, z małym kontem na Instagramie.
I mały obserwujących. Tak. I aktorka bez szkoły, celebrytka, która ma... Z dużym kontem. Duże konto na Instagramie. I reżyser tego serialu tłumaczy tej młodej aktorce, że świetna była, świetnie wypadła na castingu, zrobiła na wszystkich wrażenie, prawie dostała tę rolę, ale mimo nawet tego, że bardziej się podobał reżyserowi ten styl grania i wygląd, no to są zmuszeni wziąć dziewczynę. Tą, która ma więcej wejść. Ze względu na to, że w jakimś stopniu pomoże im w reklamie. Wiem, że kiedyś w ogóle nie było takiej sytuacji, nie było Instagrama, jakby to tak nie funkcjonowało, ale bardziej mnie interesuje pani zdanie na ten temat. Co pani o tym myśli? W jaką stronę to zmierza? Tak właśnie, zmierza to aktorstwo. Wiecie, to się pojawiało już od wielu lat, coś takiego. Może jeszcze nie było tych kont wszystkich i tak internet nie działał, ale już dokładnie oglądalność obliczali. Ja pamiętam, jak kiedyś, nie będę wam mówić nazwisk, jadę z koleżanką, która przyjęła główną rolę w jakimś serialu, z moją koleżanką z teatru, i ona mówi: słuchaj, bo mam przymiarki kostiumów, ale spotkam się z tym kolegą, z którym gram tę główną rolę i tak się okropnie cieszę, bo to jest taki super aktor i tak dalej i tego, no to cześć, pa. A kiedy wracasz? A wieczorem. I wracałyśmy tym samym pociągiem. Ona taka smutna: co się stało? Mówi: Janka, ja tego nie rozumiem. Co? Okazuje się, że ten nie gra, ten mój kolega, tylko gra inny, bo oni zrobili pomiary oglądalności i tamten ma dużo większą oglądalność. I ja nie wiem, kto to decyduje. Znaczy, mnie się wydaje, że straszne jest to, to zauważam, nie wiem, czy to jest prawda, że bardzo często jest tak, że reżyser ma mało do powiedzenia. Producenci są bardzo różni. Oni dają pieniądze i reżyser nic nie ma do gadania. On ma wymarzonego aktora, ale jest inny, który ma większą oglądalność daje i tak dalej. I ja tego nie komentuję. Ja tylko wiem o tym, że to jest bardzo... No dla aktorów jest to bardzo przykre i bardzo krzywdzące, nie? Przepraszam. No ale są na szczęście reżyserzy, którzy chyba jakoś sobie z tym radzą i nie dają sobie narzucać czegoś takiego. Więc nie powinno tak być. Też chcę jeszcze powiedzieć o tym, że jakby się dało tym młodym aktorom tę szansę, to ta liczba obserwujących siłą rzeczy by wzrosła. Oczywiście, więc to też jest to takie jest trochę błędne koło. Wszystko jest błędne, no powiem wam, że w naszym zawodzie naprawdę nie ma żadnej sprawiedliwości i trzeba być strasznie odpornym. No trzeba by było, a też nie mamy żadnej pomocy psychologicznej. To jest tak okropnie stresujący zawód, dlatego trzeba mieć przyjaciół, trzeba mieć kogoś, kogo się możesz poradzić, naprawdę. Dlatego, że kolega aktor, koleżanka aktorka, to ci bardziej pomoże niż ktokolwiek. Można się tak po prostu wygadać. Można, natomiast to jest przerażające, że my musimy stawać przed takimi różnymi niesprawiedliwościami i ciosami losu, ale trzeba wiedzieć o tym, że ten zawód też na tym polega. Że dobrze, trudno, no co zrobisz? Jak cię ktoś nie chce, no to nie ma nic. Tak jak w miłości, nie? Nikt cię nie chce, no co zrobić? Możesz się powiesić najwyżej. Ale po co się wieszać, skoro świat jest piękny i trzeba żyć dalej. Jak nie dzisiaj, to jutro może się uda. Głupio tak gadać, no. Ale ja wiem o tym, że też wielu ról nie zagrałam z różnych powodów i tylko jedna rzecz mnie zdumiewa, że na przykład zgłasza się do mnie dziennikarz i mówi: tak, pani by pisała takie felietony. Ale o czym? O rolach, których pani nie zagrała. Ja mówię: a pan jest psychicznie zdrowy? A co mnie gówno obchodzą role, których nie zagrałam? No ale przecież to pani przecież miała to grać, tu grać, bo słyszałem, a pani nie zagrała, ktoś inny zagrał, a pani może by lepiej? Ja mówię: wie pan, niechże się pan leczy. Ja mogę panu opowiedzieć o tym, nad czym pracuję teraz, bo to mnie interesuje. A bardzo często było tak, że ja na przykład wiedziałam, że coś mam grać i w ostatniej chwili się okazywało, że gra ktoś inny. Ale jak sobie pani wtedy radziła z tym uczuciem? Ja po prostu, ja sobie nie musiałam radzić, bo żadnych uczuć nie miałam. Ja się naprawdę zakochuję w momencie, kiedy podpisuję umowę i pracuję już nad rolą. I wtedy, gdyby mi ktoś ją zabrał, to bym zabiła chyba, nie wiem, co bym zrobiła. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze nie masz podpisanego niczego i tego, to ja to uważam, że tego nie ma. Dopiero potem się biorę do tego. Dlatego ja jestem... Nigdy nie będę rozgoryczoną aktorką, bo nauczyłam się, to mnie uczyli. Czyli kto mnie tego nauczył? Kuc mnie też tego uczył. Pamiętam, kiedy czasem grałam u niego epizody i on mówi: co? Epizodzik teraz, dobra,
trzeba pokazać, Dymna pokaże, jak się będzie zachowywać, jak gra epizodzik na przykład. A ja mówiłam, ja jestem ekipa kuca i kucałam wtedy, tak się wygłupialiśmy. Znaczy trzeba, ja się nauczyłam tego, jak byłam bardzo młoda i w ich czworo, u Zygadły Tomasza był taki, i tam dostałam, nie wiem, czy znacie Ich czworo za Polski. No to tam są fajne role, super, tam grała Ania Seniuk, Przoniak tam grał, w ogóle tam takie cuda grały w Warszawie w telewizji, a mnie zaproponowali Lilę, taka dziecka tam jest, takie dziecko, co tam gada. Ja już miałam 30 lat wtedy chyba i powiedziałam, nie, ja już mam dosyć grania tych dzieci, no a wyglądałam jak dziecko, no to grałam, nie? I pamiętam, że Sztur tam też grał i on mówi, Anka, wejrzę się zgódź, nie będę sam na te próby jeździł, na te nagrania do Warszawy, będziemy sobie razem jeździć, no, a to kolega z roku mój był, Jurek. I potem Zygadło przyszedł i mi zaczął tłumaczyć, że to jest fantastyczna rola, bo tą dziewczynka podgląda, co ta mamusia robi z kochankiem, a z tym tego, to będzie super rola i tak mnie podpuszczał. I ja przyjęłam ten epizod i to była jedna z piękniejszych ról i ważniejszych, jakie w życiu zagrałam. Więc naprawdę trzeba się cieszyć z tego, co się ma, czy to jest małe, czy to jest duże, bo to jest twoje. I wsadzić w to całe serce w danym momencie. A teraz są, teraz trzeba wiedzieć, że jest bardzo dużo castingów. Myśmy tego nie mieli w ogóle. Bardzo dużo jest możliwości. Wiadomo, że na 100, no ile byście chciały, na 100 niech 5 wypali. To już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo. No to co się tak przejmować, że coś, no to ktoś inny zagrał i trzeba się trzymać kciuki. Wiecie, jak jest teraz świat? Nowa, teraz Znachor nowy wszedł, prawda? Tak. Wiecie, ile do mnie dziennikarzy zadzwoniło z taką nadzieją, że napluje? A oni nie wiedzą, znaczy teraz już mi powiedziałam, że tego Znachora robił facet, którego ja bardzo dobrze znam. No, on do mnie zadzwonił, a Michaś robił mi wszystkie moje filmiki 30-sekundowe dla fundacji. No najcudowniejszy właśnie. Człowiek świata. I trzymałam cały czas kciuki i mówiłam tym wszystkim, co to myśleli. A, Dymna na pewno, bo tutaj zagrała, to będzie nienawidziła. Ale... No, ludzie, nie wiem dlaczego, ludzie się żywią ofery. Się tym, że tak. Trzeba nienawidzić, to wtedy co? No to wtedy rakowiejemy tylko, no więc wiesz, trzeba, nie wolno zazdrościć, nie wolno czasem robić swoje, jak się coś dostaje małego, mieć cierpliwość niezwykłą, odporność psychiczną, przyjaciół, a jak już i czasem znaleźć coś takiego w życiu, żeby człowiek zawsze był potrzebny, bo ten zawód jest okrutny. Niestety muszę to powiedzieć, że zbliżamy się ku końcowi naszej rozmowy. To czekaj, nie zjadłam sernika. Jeszcze taki cytat z książki, z pani autobiografii. Andrzej Wajda dał mi na scenie odwagę, wolność, radość, windę w artystyczne niebo. No tak. No, wiecie, jak wy teraz musicie pisać o sobie, no to wtedy co robicie? Pracowałam z Wajdą. I od razu ci inaczej. Tak. Są tacy artyści, ale to w ogóle tak w świecie jest, nie? Że fajnie mieć takiego artystę, który jest dla ciebie wzorem i jeszcze kiedyś ci zaufał, pracował z tobą i ty wtedy jesteś no i silniejsza, i odważniejsza. I fruniesz. I fruniesz. Jest coś takiego, że jak ci Wajda taki zaufał, i powiedział, tylko ty. Swinarski był taki, że on jak proponował rolę, to mówił tak, tylko ty w tej chwili na świecie tę rolę dobrze zagrasz. I ty wtedy skrzydła i lecisz, robisz rzeczy, których w ogóle nie umiesz niby, nie? Także to jest ważne, żeby ktoś, kto jest dla ciebie autorytetem, kto jest jeszcze, no jak jest taki fantastyczny artysta wizyjny jak Wajda i jak on ci zaufa, to niesie, że to jest winda do nieba rzeczywiście. I co by pani tak na koniec powiedziała właśnie nam, młodym aktorom po szkole, którzy jeszcze są przed tą windą, czekają na nią, na tą artystyczną windę do nieba? Że tak, trzeba mieć świadomość, jak ciężki to jest zawód i ile będzie wymagał wyrzeczeń w życiu. No czasem trzeba zapomnieć o życiu swoim osobistym. Natomiast ja uważam, że piękniejszego zawodu nie ma. Dlatego tylko, znaczy nie wiem, jakbym drugi raz żyła, czy bym to robiła, bo jest... Wiem, ile innych cudownych rzeczy do zrobienia, ale przecież nic innego nie robimy całe życie, tylko staramy się zrozumieć człowieka. A to jest najciekawsze, nie ma nic ciekawszego. Dostajesz rolę i nie wiesz, dlaczego ta kobieta jest taka. A musisz ją zrozumieć, żeby ją zagrać. Przecież nie będziesz pokazywać opakowania, nie? Dokładnie. Tylko tego. I trzeba penetrować, szukać argumentów dla takiego, a nie innego zachowania. Trzeba obserwować i to jest ciekawe, dlatego że w tym zawodzie nigdy nie możesz powiedzieć umiem wszystko,
dostajesz rolę i nic nie wiesz, nigdy. I to jest fajne i zaczynasz szukać i całe życie musisz się uczyć i całe życie musisz pracować z ludźmi. To w ogóle jest, to jest cudowny zawód. Tylko trzeba być pokornym, cichym, spokojnym po to, żeby jak będzie trzeba być wariatem i być nienormalnym. No i, to, i jeszcze w tym zawodzie naprawdę trzeba sobie znaleźć swój azyl i zachować człowieczeństwo. Znaczy ja wiem o tym, że nie powinnam tego mówić, ale my jesteśmy najpierw ludźmi. Dopiero potem aktorami. I nie ma tak, że wszystko sprzedam dla aktorstwa. Ja mam bariery pewne, dlatego może nie jestem wybitną aktorką, ale kurde, wiesz, szlak trafi, jak czasem ktoś usiłuje wyrwać mi wszystko. Jakiś reżyser. Na szczęście rzadko mam z takimi do czynienia. To nienawidzę ich, bo my nie jesteśmy jakieś zwierzęta, ani prostytutki, ani nic takiego. My musimy kreować, a nie rozumiesz, otwierać i flaki pokazywać ludziom. Także że nie wiem, jakie są rady. Jedyna rada jest taka, żeby czerpać z tego radość. I ty radość. Radości ci nikt nie zabierze. Jak pracujesz nad jakąś rolą, spotykasz co chwilę nowych ludzi, dotykasz nowych problemów, to jest radość. Po prostu to jest fantastyczne, bo to jest niezwykle ciekawe. No, po prostu. To nie jest nudny zawód. I taką radością, tak, nadzieją i myślę, że ta rozmowa też nam dzisiaj dużo dała. Bardzo. I bardzo, bardzo Pani Aniu, za nią dziękujemy, naprawdę. Ja Wam dziękuję za pierwszą gościnią naszego premierowego odcinka i to dla nas... Oby Wam to szczęście przyniosło. Bardzo dużo znaczy. Ale strasznie trudne pytania mi zadajecie, bo to są pytania, na które nie ma odpowiedzi. No. Tak. I najgorsze tak. Jest to, że no zawód jest jaki jest, ale jak się go kocha... To i tak się to To robi. Nikt cię nie zrani. Dokładnie. I trzeba zachować w nim godność jeszcze na dodatek. No, to czego Wam życzę. Zdrowia. Smacznego i dziękuję. Jeszcze raz nie wolno dziękuję. Publicznie oblizywać palców. Tym zakończamy. Dziękujemy, że wysłuchaliście Dzięki. Naszego podcastu. Do usłyszenia. Pa, trzymajmy się, nie dajmy się. Dzięki za wysłuchanie naszego odcinka. Będziemy wdzięczne za wystawienie oceny i obserwację podcastu. Dużo więcej znajdziecie na naszych Instagramach. Do zobaczenia i usłyszenia.